Dzień dobry, witam się z Wami bardzo entuzjastycznie. Los Targ tradycyjnie bardzo sumiennie dba o to, żeby nowe gadżety z ich serii dotarły do mnie, do mojej kolekcji. Tym razem jest taka bardzo duża paczka, dużo większa niż zwykle w środku. Dużo fajnych rzeczy, tak się spodziewam. Dostałem zalecenie, żeby tą paczkę otworzyć w miarę szybko, więc w tym tkwi jakaś tajemnica. Robię to prosto przed wyjazdem na Niemcy, na King of Europe, czy bardziej Drift Kings. Dzięki Red Friday Cut tym razem mam taką profesjonalną przecinałkę, więc nie będziecie oglądać jak kaleczę otwieranie czegoś. To jest akurat plus. A ja przystępuję do otwierania paczki, bo sam jestem bardzo ciekawy, co tym razem mamy w środku. Po raz kolejny paczka jest znowu bardzo sumiennie zabezpieczona, przez to nic w środku nie ucierpi i ani razu mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nic mi nie ucierpiało, cokolwiek byłoby w paczce. Czy to szkło, czy to smyczki, czy to takie dosyć łatwiejsze do transportu rzeczy, tak jak koszulki. Wszystko zawsze dociera w bardzo dobrej formie. To lecimy powoli z tematem. Chyba troszeczkę przepaliłem światło, mała poprawka. Dokładnie, tak myślę, że lepiej. Odkładam na bok paczkę i powoli będę Wam prezentował, co w niej mamy. Bardzo dużo zabezpieczenia. Jakieś tajemnicze zawiniątko. Nie wiem, czy coś jest w środku, czy to nie jest zwinięte po to, żeby zrobić sobie ze mnie bekę. Ale no, zobaczymy. Tak jak się spodziewałem, coś jest w środku, od ogółu do szczegółu, od szczegółu do ogółu. To co mieliście okazję widzieć na Speedlandzie w Krośnie, teraz rzucę Wam prawdopodobnie kilka zdjęć, żebyście widzieli, jak wyglądało stoisko Los Targa. A między innymi były takie oto długopisy. Tak to wyglądają, długopisiki biurowe od Los Targa sztuk 7, więc jakieś prawdopodobnie polecą do Was w paczce. Paczce, która powinna ruszyć od stycznia, czyli dla osób, które będą wspierać mnie na Patreonie, kiedy już ruszę z reklamą Patreonite'a. Raz na miesiąc wśród osób, które mnie wspierają, od najdrobniejszej kwoty, czyli od 5 zł, czyli jeżeli podobały Wam się materiały, które dla Was tworzę i będziecie chcieli mnie wesprzeć w upgrade'ach sprzętu chociażby, czy jakichś innych funduszach, które pomogą mi w wyjazdach i w tworzeniu dla Was tych materiałów. Będzie losowana spośród osób wspierających taka jedna paczka na miesiąc, gdzie będzie bardzo dużo rzeczy o takich najdrobniejszych w stylu długopisy, naklejki, po dużo bardziej duże rzeczy gabarytowo, czyli będą to prawdopodobnie kubeczki, odzież, a być może też inne rzeczy, bo w tym momencie jestem w trakcie dogadywania się z kilkoma firmami. Lecimy dalej. To jest coś, co mi się rzuciło w oczy. A między innymi z tego powodu, że zmieniłem samochód ze starego auta na jeszcze starsze, ale brakowało mi uchwytów na tablicę do tego auta, jakichś fajnych uchwytów. Ja lubię mieć wszystko już tak dopasione w ten sposób, który lubię. Więc tutaj, z tego co widzę, mamy rameczki pod tablice rejestracyjne, które wylądują w moim aucie już prawdopodobnie dzisiaj albo jutro. Przecież to się nigdzie przebić, Maćko Bojska. Tyle cylofanu. Dobra, to idzie na bok do stanowiska śmietnikowego. I mamy tabliczki. Dla mnie to jest bajera. Strasznie mi się podoba. Elegancko nowe, czyściutkie. Materiał się wydaje bardzo fajny. Nawet nie widać jakichś wielkich szkopułów, rysek na nich. A wiadomo, jak to wygląda z plastikiem. On się szybko lubi zniszczyć. Są dwa komplety, więc jeden prawdopodobnie poleci do Was, a jeden sobie zostawię i zainstaluję w aucie. Im szybciej, tym lepiej. O, i tutaj mamy coś, na co bardzo czekałem. Los Targ ma nowe koszulki. Dokładnie, dla mnie to jest bomba, bo koszulki to jest chyba najlepszy projekt koszulek, jaki dotychczas widziałem od Los Targa. A dodatkowo plus jest też taki, że jest fajna grafika, jest fajny projekt. Jakościowo wygląda to naprawdę zawaliście, co macie okazję teraz podejrzeć. Rozmiarówka jest lekko mała, więc poprosiłem o 2XL, żeby moje gabaryty było idealnie. Materiał jest naprawdę grande, grande robotie. Dziękuję, bomba koszulka pójdzie w ruch już za niedługo. Ona nie będzie czekać gdzieś tam w zbiorach na czarną godzinę, tylko ona już pójdzie za niedługo w ruch. Co mamy dalej? Widzę, że mamy dużo kubeczków, bo na Speedland Krosno z Los Targ Drift Team
pojawiło się bardzo dużo kubeczków tak zwanych okazyjnych, czyli kubeczki, które zostały stworzone specjalnie na tę edycję. W środku widzę, że mam smyczki. To jest akurat linia kubeczków, którą mieliście okazję oglądać przy poprzednim unboxingu. Zdjęcie z izdebek, o ile pamiętam, czyli dwie trzydziestki, jedna 100 koni słabsza, druga 100 koni mocniejsza, ale jedyny prawilny silnik w środku, czyli oczywiście V-eczka. Niestety nie jestem JZ-omanem, chociaż bardzo szanuję te silniki, póki chodzą, tak mogę powiedzieć. Więc mamy taki kubeczek. W środku mamy smyczki lostorkowe, też fajna rzecz, sztuk więcej niż jedna, co możecie zauważyć na nagraniu, więc jakieś polecę do Was przy najbliższym rozdaniu. Elegancko. Bomba! Kolejny kubeczek. Zamiast łamać sobie ręce, powiem Wam, że wyląduje taki jeden niebawem u Was. O, i tu mamy już nowy motyw. Festiwal motoryzacyjny Lost Ark. O, teraz widzicie. Dokładnie. Festiwal motoryzacyjny Lost Ark Speedland 2019, czyli kubeczek limitowany, kubeczek okazyjny. I mamy oczywiście E30, która na Speedlandzie już przywdziała troszeczkę inne barwy. Nie mniej ciekawe niż te. To oklejenie zdecydowanie miało swój urok, ale nowy projekt też bardzo mi się podoba, więc w tym momencie nie potrafię wybierać. I oczywiście logo Speedlandu. Jestem ciekawy, czy byliście na Speedlandzie, czy Wam się podobało, bo moim zdaniem to była najlepsza edycja dotychczas i powtarzałem to i na wideo, i podczas rzucania albumu ze zdjęciami, że ta edycja moim zdaniem Speedlandu rozwaliła system całkowicie. Podejrzewam, że mamy kubeczek. Jeszcze raz. Dokładnie. Więc jeden trafi do Was na pewno za niedługo. Także Lost Ark Speedland. Teraz co? Czekamy powoli na izdebki. Przynajmniej ja czekam powoli na izdebki. Szacowana data, podobno plotki głoszą, świerszczyki cykają, że będzie gdzieś we wrześniu. Więc jak najbardziej czekam na tą imprezę i nie tylko ja, bo wielu kierowców się także mnie pytało. Oj, tutaj mamy coś więcej, bowiem jest kubeczek i to od niego zacznę. Ale mamy też ulotkę, żebyście pamiętali, że w tym roku powstało coś takiego jak Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów u Lost Arka. Macie odjazdu pokazany ładnie dojazd, w fokusie, łap się. Więc wiecie, w jaki sposób tam trafić, wiecie, jakie są godziny otwarcia. Przyjeżdżając na Lost Ark, jak widzicie sami, macie szansę od zakupu gadżetów, po sprawdzenie swojego samochodu, po znalezienie części do swojego samochodu, bądź oddanie swojego samochodu. Więc wszystko, co wiąże się z eksploatacją auta, od zakupu po jego utylizację. I mamy oczywiście kolejny kubeczek, tylko motyw z tego, co widzę, już jest inny. I tak jak gadaliśmy przed chwilką na temat izdebek, tak poznaję fotkę z izdebek Rafał Lorenza. Kółkiem i mamy jedną z patelni. Zawsze na izdebkach jest taka troszeczkę jesienna aura już, więc te liście są pożółkłe i moim zdaniem kapitalnie to wygląda. Jedno z takich moich sprawdzonych miejsc, jeżeli chodzi o fotografowanie izdebek. Bowiem te miejsca się od kilku lat powoli już zaczynają ucierać, te dobre, lepsze i słabe, bo takie też się zdarzały, więc szukam wiadomo tych najciekawszych. Edycja limitowana kubeczka, jak widzicie, więc fajnie, fajnie, bo tych kubeczków od Lost Arka już jest dużo w kolekcji. I co my tutaj mamy? Wlepki właśnie. Pokażcie mi w komentarzach, czy w ogóle te wlepki macie gdzieś u siebie, bo ja mam u siebie na laptopie, mogę się od razu przyznać. Mamy różne motywy, więc to może wyjść kontrastowo na różnych kolorach samochodów. I oczywiście są to naklejki z Transportem, czyli moim zdaniem jedne z najlepszych, jakie są w tym momencie, bo z Transportem są dużo lepsze niż transparentne, ale to jest akurat moja opinia subiektywna. Mamy motyw żółty, który będzie dobrze widoczny na ciemnym samochodzie, motyw ciemny, dwie sztuki, który będzie bardzo dobrze widoczny na jasnym samochodzie i motyw biały, który będzie bardzo dobrze widoczny na ciemnych barwach pojazdu, więc kolejny kubeczek i kolejny taki dosyć cięższy kubeczek. A w środku? Chyba wiem, o co chodzi, jak pisaliście mi z Lost Arka, a konkretnie Artur, jak mi pisał, żeby się troszeczkę pośpieszyć z unboxingiem i nie trzymać tego w bardzo dużych temperaturach. Kubeczek, motyw ten sam, co macie okazję zauważyć, ale w środku mamy krówki. Więc dobrze w sumie, że w miarę szybko dosyć się zabrałem za unboxing tego, bowiem te krówki za długo by nie przeżyły w dobrym stanie w tych kubeczkach, zwłaszcza, że temperatury jak na koniec sierpnia mamy takie w sumie jak na koniec sierpnia wypada, czyli jest bardzo ciepło. Właśnie aż sam się dziwię, bo w sumie równy rok temu jechałem na Oschersleben, podobnie jak będę jechał jutro i już była mocno jesienna aura, a tymczasem na dworzu czuć jeszcze lato i to lato pełno paru, więc mamy jeszcze króweczki, dziękuję, z pewnością spałaszuję, a jakoś zostawię na pamięć. Bo takie pierdółki te zbieram pod warunkiem, że będzie ona w tyle dobrym stanie, że nie będzie przede mną uciekać ani machać do mnie, więc wtedy mogę sobie zostawić takie coś, wiadomo, nie będzie to czyniło nikomu zła, nic. Mamy kolejny kubeczek, a w środku kubeczek z wkładką tak zwany. I takie kubeczki lubimy najbardziej, nie miejcie tutaj żadnych teraz, jakby to powiedzieć, daleko wysuniętych fantazji pod tym względem. Chodzi o kubeczki z wkładką, a tą wkładką są smyczki. Smyczki, jako te wcześniejsze były z Lost Ark Drifting, to tutaj mamy z okręgowej stacji
kontroli pojazdów. Co widzicie albo i nie widzicie, bo autofokus robi mnie troszeczkę w wała. Okręgowa stacja kontroli pojazdów. Sztuk 4! I zdjęcie w sumie nawet pamiętam skąd. To jest Bemowo. Na Bemowie podczas liftingowych mistrzostw Polski od 2 lat pojawia się Rondo. Rondo to jest chyba ulubione miejsce większości lifterów. Tam można się łatwo do siebie dokleić. W ogóle ta trasa na Bemowie, licząc tego, że to jest lekko kartoflisko pod tym względem, że to auto podskakuje, to trasa na Bemowie jest bardzo efektowna i od samego początku umożliwia wklejki. Wiadomo, coś za coś. Tutaj mamy jeszcze E30 M3 w poprzednim oklejeniu. Jak mówiłem wcześniej, na Speedlandzie pojawił się nowy motyw. Jak widać, to też jest pamiątkowy kubeczek na Speedland. Speedland w tym roku 2-dniowy naprawdę rozwalił system. To warto każdemu powtarzać. I mamy kolejny Kupson. Podejrzewam, że to jest ten sam motyw. Tym razem wkładki nie ma, więc bez żadnych tajemnic w środku. I także kubeczek pamiątkowy. Że tak powiem grubo, milordzie. Tego jest naprawdę dużo. I to jest kolekcja, która się buduje już od 4-5 lat. Dzięki Wam. Mam naprawdę dużo fajnych rzeczy w swoich zbiorach. Mam fajną odzież, którą używam. Zaraz to jakoś fajnie ułożę, żeby Wam to wszystko pokazać, jak to wygląda. No troszeczkę tego jest. Voilà, tak to z grubsza wygląda. No jak sami widzicie, jest tego dużo. No i tym razem paczka jest naprawdę oszałamiająca. Więc wow, miło. Nawet krówkę mam na osłodę wieczoru, więc milej się będzie te resztki fotografii ze Speedlandu obrabiać przy czymś takim, więc dla mnie el bombastico. Naprawdę, coś cudownego, a do Was trafi niebawem część tych zbiorów, ale to po nowym roku, wiadomo, jeszcze dojdziemy do tego tematu. Żegnam się z Wami, wracam do przerabiania materiałów i za niedługo spodziewajcie się pierwszych materiałów z wyjazdu na Niemcy, na Drift Kings. Nasza ostatnia w tym roku wizyta na Drift Kings. Siema, trzymajcie się, cześć!